Najpiękniejszy obraz zimy, jaki można sobie wyobrazić. Nasz piękny mohel skuty lodem. Niestety lód jest nierówny, przez to, że mokry śnieg leżał i to zamarzło. Szczęście, że ktoś zrobił traki. Nie wiem, po ilu latach założyłem łyżwy. Jeszcze nie leżałem, ale to jest tylko kwestia czasu. Tym bardziej, że łyżwy nie są naostrzone, krawędzie nie trzymają. O. O, jesteście w kamerze, wcale nie ukrytej. Pięknie, wspaniale. Taka nierówna tafla. Hokeja też pograć nie ma gdzie za bardzo. Jedynie wędkarze mają to, czego potrzebują. Taką warstwę lodu, która jest w miarę bezpieczna. Mogą wykuć sobie przerębelek i powędkować. O, Hanna, jak żywa. Że co? No cały czas się staram, żeby się nie wywalić. Stary, stary. To Henio, Henio. Henio się nie poddaje i nawet na nierównym lodzie gra w hokeja. Tak. Sportowiec uniwersalny. I gra sam, tak jak Hania mówi. Nic więcej mu do szczęścia nie potrzeba. Tylko to, żeby mógł uprawiać sport. Podziwiam takich ludzi. No to jeszcze całe nasze jezioro w pełnej okazałości. Pocieszające to, że wielu ludzi wyszło w ogóle na świeże powietrze. Do tego stopnia jest dużo ludzi, że nawet nie było gdzie zaparkować, także cieszmy się tą zimą, pewnie długo tak ładnie nie będzie.